Jak, panie wójcie, oceniasz pomysł dzisiejszego spotkania i jak smakują pierogi? Pomysł oceniam jako genialny. Po pierwsze, mamy możliwość robienia czegoś wspólnie. Po drugie, jestem bardzo głodny. A po trzecie, uważam, że będzie to dla nas istotny punkt, jeśli chodzi o tworzenie też atrakcji turystycznych, bo dotrzeć do żołądka turysty oznacza mieć tego turystę w sercu. Byliśmy w Portugalii, mieliśmy okazję też być we Włoszech. No i ostatnio rozmawialiśmy też na temat właśnie pierogów w zaprzyjaźnionym mieście Hohenneuendorf w Niemczech. No i tam też się pojawił temat oczywiście pierogów polskich, konkretnie w Janowie Podlaskim, które jedli w Janowie Podlaskim. Zdecydowanie tak. I oczywiście można by było tutaj opowiadać długo o całym spotkaniu, ale to przecież nie sposób nie wspomnieć o tym, że no przy okazji widzimy jak bawią się tutaj dzieci, malują. Spędzamy wspólnie czas, miło, więc tylko się cieszyć, a ja jako wójt gminy bardzo się cieszę z takich inicjatyw. Powiem, pierwszy raz jestem w takiej komisji. Pierogi sama też robię, też kosztuję, tak jak tutaj. No powiem szczerze, pierogi są przepyszne. Ciężko będzie się zdecydować, które tutaj wybrać. Na pewno przypominają smak dzieciństwa, jak to kiedyś u babci było. No i na pewno będzie trudna. Rzeczywiście pierogi mogą stać się takim znakiem rozpoznawczym, kartą przetargową, bądź nawet produktem turystycznym, który tutaj w Janowie Podlaskim w okolicach może zaistnieć i przyciągnąć turystów. Myślę, że tak, że tutaj chodzi o smak, prawda? Jakie tutaj smaki królują, czyli są pierogi ruskie, z kapustą i z grzybami, z mięsem, z jakimiś przyprawami. Czuć tutaj nawet takie ostrzejsze smak mają. Są z miętą podobnie. Z miętą jeszcze nie jadłam, nie, jeszcze dojdziemy, ale są przepyszne, także ciężki będzie. To będzie trudna praca. Trudna będzie, jak najbardziej. Trzymamy kciuki za wygranych. Dlatego, że jestem bardzo wielkim fanem pierogów. W każdej postaci, z każdym nadzieniem, farszem, super. Po prostu uwielbiam każdą ilość. Jestem też smakoszem, gdzie nie pojadę, to muszę zjeść pieroga lokalnego lub żurek lokalny. Zdecydowałem się właśnie, zostałem wybrany do komisji i bardzo się cieszę, bo mogę posmakować różnych tych wspaniałych pierogów. I ile pierogów w tym momencie W tym momencie 4 pierogi. Każdy. Jak oceniam, nie mówię o tym, że która numeracja, ale jak oceniam właśnie ten kunszt naszych kucharek tutaj. Super, naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem. Każdy pieróg ma super smak, fajną konsystencję, ciasto, farsz. Dużo pracy widać włożyły panie w te pierogi. Mają bardzo wielki talent, gratuluję serdecznie i dziękuję, że mogę kosztować tych przepyszności. Nasze pierwsze spotkanie z pierogami.
Pomysł się też pojawił wpierw na święto szarlotki, ale że KGW Rumianki mówią, że będą organizować święto szarlotki, to my postanowiłyśmy, że zorganizujemy święto pieroga, a że spotkamy się rodzinami przy lepieniu pierogów, dlatego postanowiłyśmy, że będzie to pieróg. Dotarło do nas 9 zgłoszeń i powiem, że każde jest inne. Każdy smak jest inny, są na słodko i na wytrawnie przygotowane pierogi. Pierogi z dziczyzną, pierogi z kitochą, z serem, z kaszą i z miętą, sojowe, także różnorodność. Dobrego. Tak. Gratulujemy. Czy tego, bo teraz tak, trochę o dzisiejszym dniu, bo to, co się dzieje teraz tutaj w świetlicy, czyli konkurs plus zajęcia dla dzieciaków, ale również przygotowaliście za chwilę, czy za moment coś na zewnątrz, no i ta słynna potańcówka w strojach z PRL-u. Tak, tak, tak. Ja na sobie mam właśnie sukienkę. I powiem, czyja to jest sukienka? Jest to sukienka mojej babci Kazimiery. Tak się Widziałem babcię w tej sukience właśnie. Tak, tak myślałam. Tak, od dawna mi się marzyło, żeby przyjść tutaj na dyskotekę, bo jak byłam taka mała, w podstawówce, zakładałam leginsy w myszkę Miki i przychodziłam tutaj na dyskoteki, a od wielu lat tutaj nie było takich imprez i pomyślałam, że to będzie fajne nawiązanie, pierogi, tradycja, powrót do starszych czasów i powiem, że dużo osób się wybiera, także mam nadzieję, że będzie fajnie.